Hej, hej, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj, jak już widzicie, namierzymy Sinsay. Będzie to takie trochę mierzymy łączone wyprzedaże i nową kolekcję, ale wszystko z marki Sinsay i naprawdę będą tu, wydaje mi się, przepiękne rzeczy, szczególnie z tej nowej kolekcji, bo tak jak wyprzedaże mnie w tym roku, jeśli chodzi o Sinsay, nie porwały, to nowa kolekcja, muszę Wam powiedzieć, wow. Niesamowicie na mnie zrobiła wrażenie, więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, jesteście ciekawi, co fajnego upolowałam, co fajnego Wam pokażę, to zapraszam Was do oglądania dalej, subskrybowania mojego kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło, też regularnie dla moich subskrybentów są rozdania na jakieś takie ładne liczby okrągłe subskrypcji, więc zachęcam do zostawienia suba, zalajkowania tego filmu i komentowania, jeżeli tylko macie na to ochotę, nawet komentarz serduszko naprawdę dla mnie bardzo dużo znaczy. Nie przedłużając, zaczynajmy. Będę, słuchajcie, sortować dzisiaj tych rzeczy na zasadzie na początek wyprzedaży, potem nowa kolekcja i tak dalej, tylko po prostu będę po kolei brała z tej siatki różne ubrania, bo będzie mi najłatwiej to zrobić. Jeżeli chodzi o dodatki, buty, bieliznę i jakieś inne pierdółki z Sinsay, to będą w filmie, były w filmie haul z wyprzedaży. Tam były różne rzeczy z Pepco i Sinsay, więc jeżeli tamtego filmu nie oglądaliście, a właśnie interesują Was bardziej rzeczy takie drobne, typu właśnie buty, bielizna, nie wiem, jakieś gumki do włosów i tak dalej, to zapraszam do tamtego filmu. A jeżeli ubrania, no to jesteście w dobrym miejscu, w dobrym czasie. I dobrze, zaczniemy, słuchajcie, od sukienki, która mi tu już wypada. I ja tą sukienkę, słuchajcie, kupiłam jeszcze nie myśląc o mierzymy, wcześniej. To jest taka zakładkowa sukienka, jak widzicie, w taki czarna oczywiście, w taki materiał z lekko srebrną nitką, takie paski, dosyć ciekawa. Ona jest typowo zakładkowa, odcinana w talii, na dole ma falbankę, tutaj mamy taki trochę przezroczysty rękaw, bardzo duży dekolt. Ogólnie bardzo fajna sukienka, natomiast jest bardzo krótka, bo ja ją kupiłam na imprezę firmową, bo miałam taki zamysł, żeby założyć mocno skórzane, takie wręcz lateksowe spodnie, które mam z chyba Pull&Bear'a z już przed 3-4 lat i one przepięknie odbijają na różne kolory światło i do tego właśnie jakąś taką tunikę albo dłuższą bluzkę. I kupiłam tą sukienkę, myślałam, że ona będzie dłuższa, szczerze mówiąc. Jako tunika się sprawdzi, zaraz Wam oczywiście ją na sobie pokażę i tam zobaczycie. Jako tunika się sprawdzi, jako sukienka dla mnie nie do końca. Ja mam rozmiar M tutaj, jeśli chodzi o tą sukienkę. Tu macie numer referencyjny, postaram się podlinkować te wszystkie ubrania, jeżeli tylko będą na stronie, jak przy każdym mierzymy. I jeżeli chodzi o tą sukienkę, to ja już nawet zaczęłam sobie ją łapać, bo ona bardzo mocno się tutaj rozłazi, przez co no może Wam wyskoczyć bielizna. Chyba że właśnie będziecie ją nosić do takich leginsów czy do spodni, albo jesteście po prostu dużo niższe, no to wtedy wiadomo, ta sukienka też będzie Wam się rozchodzić na nodze, a nie no, w takim miejscu, w którym byśmy światu swojej bielizny raczej nie chciały pokazywać. Ja to Wam pokażę za sekundę na sobie. To jest sukienka w 100% poliestrowa, nie jest jakaś super jakościowa, jeśli mam być szczera, ale też no, nie jest najgorsza. Ja za nią zapłaciłam około 30 kilku złotych. Nie chcę Was okłamywać, postaram się znaleźć w linku, chyba ja za nią zapłaciłam 35, 6 może złotych. Więc jeśli chodzi o taką tuniką sukienkę, to nie jest bardzo dużo. Ja już jej nie oddawałam, bo właśnie do takich czarnych spodni, czarnych bardziej leginsów albo bardzo, bardzo mocno kryjących rajstop, ja sobie ją będę nosić, ale daję znać, że jeśli o to chodzi, to jest taki ciężki zakup. Pokazuję Wam, już ją mierzymy, bo będzie łatwiej mi powiedzieć o tych jej zaletach i wadach. Jak widzicie, jej minusy, bo to już od razu Wam mówię, że to jak widać nie jest sukienka dla mnie, tylko tunika, więc jest to jeden minus. Jak jesteście niższe, to na pewno może być to dla Was sukienka. No dla mnie ona jest po prostu za krótka, ja ją będę nosiła raczej do spodni, do leginsów. Ale ta sukienka dla niektórych, a dla mnie tunika też ma swoje niestety minusy. Pierwszym z nich jest bardzo duży dekolt i to, że tu nie mamy nic, czym możemy sobie ten dekolt złapać. Oczywiście nitka, igła i
łapiemy tutaj i będzie po problemie, ale no niewątpliwie jest to taki już rzecz, z którą musimy pokombinować, tak? No chyba, że lubicie takie dekoldy, nie przeszkadzają Wam jakiś czarny stanik do tego albo kontrastowy i lubicie tak chodzić, no to też może być. Oczywiście, że może być, no ja bym raczej sobie to złapała. Więc pierwszy minus. Drugi minus to jest to, że tutaj nie jest to niczym złapane. Ja sobie tutaj złapałam, o tu mam zszyte, ja sobie tutaj złapałam tą sukienkę, tą spódnicę od tej sukienki, bo ona mi się rozchodziła na boki. No i teraz, jak ja mam ją taką krótką i ona mi się tu rozjeżdżała, no to całe majtki, wszystko było na wierzchu. Więc dla mnie jedynym wyjściem było to, żeby tu ją sobie złapać. Ja ją złapałam igłą i nitką i teraz już ta forma mi się bardziej podoba. I gdyby była odrobinę dłuższa, to mogłabym tą sukienkę nosić jako sukienkę, a nie jako tunikę. Ja ją sobie zostawię do noszenia właśnie z takimi mocno kryjącymi czarnymi leginsami, bo wtedy bardzo ładnie będzie wyglądała, bo ona, jeśli chodzi o samą formę, jest bardzo ładna i mi się podoba. Podobają mi się rękawy. Podoba mi się ten dekolt, z tym, że oczywiście bym go sobie złapała. Podoba mi się to, jak podkreśla talię i jak ładnie rozchodzi się i okala biodra. To mi się bardzo podoba. Jedyne wady, no to tak jak mówię, trzeba trochę nad nią popracować i złapać ją w tych dwóch miejscach, czyli dekolt i tu spódniczka. No i ona jest po prostu na mnie za krótka, żeby to była samodzielna sukienka. Ale poza tym bardzo mi się podoba. Z boku też prezentuje się bardzo ładnie. Z boku w ogóle jest dłuższe i widzicie na przykład z tyłu, ta długość no, nie jest perfekcyjna, ale już byłaby dla mnie ok. Natomiast z przodu jest ona krótsza i jest po prostu tutaj z przodu za krótka. Ta sukienka prezentuje się tak, ja myślę, że to jest w ogóle fajna sukienka dla trochę niższych dziewczyn. Kolejna rzecz, to jest rzecz z filmu z tymi wyprzedażami. Ja ją dla Was dzisiaj przymierzę, tak jak Wam mówiłam, ponieważ pojawią się z tamtego filmu chyba dwie rzeczy z wyprzedaży, które kupiłam i które chcę dla Was przymierzyć, a już tam nie chciałam mieszać, zmierzymy, po prostu potrzebowałam filmu na już. Więc będzie łatwiej. I to jest ta bluzeczka w paski. Ja już się nie będę może super rozgadywać na jej temat, bo jak ktoś ogląda moje filmy regularnie, to tutaj z nudów padnie. Sukienka. Ta bluzeczka kosztowała 12,99 zł. Ja mam ją w rozmiarze L. Tu oczywiście numer referencyjny, jeżeli ktoś potrzebuje. Pamiętam, że to jest bardzo słaby składzik. Ja myślałam, że to jest bawełniana koszulka. Okazała się nie być bawełniana. 73% poliester. Jeszcze jakbym sobie metki nie zamknęła, to byłoby dobrze. 20% metalizowane włókno i chyba reszta to będzie elastan. Tak, i 7% elastan. Przedłużając, mierzymy tą bluzeczkę, żebyście zobaczyli, jak ona wygląda. Zobaczcie, jak ładnie ona jest tutaj wycięta i bardzo ładnie tu wygląda. Oczywiście trzeba mieć stanik bez ramionczek. Najlepiej albo ewentualnie te ramionczka takie bardziej schowane. Są też triki, gdzie możemy te ramionczka sobie schować. Natomiast ona bardzo ładnie się tutaj układa. Bardzo ładnie okala sylwetkę i ogólnie ładnie wygląda. Oczywiście, tak, mam shorty po domu, bo już nie chciało mi się lecieć zakładać jakichś jeansów, nie jeansów. Więc wybaczcie, jeżeli chodzi o tą bluzkę, ona mi się bardzo podoba, bo zobaczcie, ona jest ładnie pomimo wszystko taliowana. I owszem, ona tutaj w talii może jest na mnie trochę za luźna, natomiast w biodrach jest dobra. Jak chcę sobie ją naciągnąć, to tutaj nie jest za ciasna. To jest ogólnie u mnie częste, że jak jest dobre w biodrach, to jest za luźne w talii, ale ja sobie zazwyczaj takie koszulki po prostu gdzieś tam lekko podwijam, też do shortów, czy do spódnicy, czy nawet do jeansów, to trochę inaczej wygląda. Troszeczkę prześwituje, ale nie jest to mocne prześwitywanie i jak za dyszkę, to uważam, że jest to naprawdę całkiem spoko bokserka. Żeby nie zanudzić Was rzeczami, które były w tamtym filmie, to teraz pokażę Wam rzeczy, której tam nie było, a za chwilę przejdziemy do tych spodni z tamtego filmu. I teraz chcę Wam pokazać spódniczkę, nad którą się zastanawiam, przymierzymy, zobaczymy. Ona kosztuje teraz 24,99 zł, więc jakby cena jest no, na spódnicę ok. Wzięłam ją w rozmiarze XL i tutaj macie numer referencyjny. O, bardzo proszę, gdybyście byli zainteresowani tą spódniczką. I ona jest bardzo ładna. Jest to mini, zdecydowanie mini. Jak widzicie, ona jest dosyć krótka. Taka zakładkowa, ponieważ tu mamy guziczek, tutaj mamy guziczek i tu mamy guziczek. Natomiast ona mi w ogóle przechodzi przez biodra, bo ją przymierzyłam, w sensie czy ja w nią wchodzę, czy nie, żeby zobaczyć. Więc pod tym względem to mogłam wziąć chyba L-kę, może lepiej by trochę leżała, chociaż nie wiem, zaraz zobaczymy, ocenimy. Bardzo ładny plis z przodu, bardzo ładny, podoba mi się materiał. Ona jest taka
Trochę ala uczennica, trochę elegancka, ale można ją wystylizować też bardziej na co dzień i na sportowo i na rokowo. No taki, to jest takie ubranie, które we mnie wzbudza bardzo pozytywne emocje, bo mogę ją wystylizować na bardzo dużo różnych sposobów. I ja bardzo lubię takie ciuchy, nie lubię takich bardzo mocno eleganckich, które możemy ubrać tylko na super eleganckie okazje. Wiadomo, że też takie mam i one też potrafią być piękne, ale lubię takie właśnie ubrania, które mogę wystylizować na różne sposoby, tak? I bardziej rockowo, i bardziej sportowo, i bardziej elegancko. I wydaje mi się, że ta spódnica taka jest. Żeby tutaj Was nie zanudzać tym wstępem, to jeszcze podam Wam skład i idziemy ją mierzyć, bo umówmy się, przymierzona najlepiej, jak już widzicie ją na mnie, to najlepiej możemy sobie powiedzieć, tak, czy ona jest ok, czy nie jest ok. Jeżeli chodzi o skład, to tu też pewnie będzie sztucznie, nie czarujmy się. Boże, metki. Znalezienie czegoś w metkach. 96% poliester i 4% elastan. Więc no, elastanu tak dużo nie mamy, ale powiem Wam szczerze, że jest w miarę rozciągliwa, jeśli chodzi tutaj o talię. Tak się prezentuje, nie przedłużając, mierzmy. Czas na tą spódniczkę i zwykły czarny top do tego. Top trochę, widzicie, luźny i bardziej do spodni, żeby go, wiecie, sobie niżej spuścić niż do spódniczki, bo tutaj się trochę marszczy, ale to nic. Spódniczka XL-ka trochę na mnie za duża. Mogę ją opuścić bardziej na biodra dzięki temu, ale wydaje mi się, że może ta L-ka byłaby trochę lepsza, chociaż nie wiem, tutaj też bym musiała przymierzyć. Zobaczcie, w ogóle jest bardzo fajna ta spódnica, bo ona nie jest super krótka. I tak, no w talii jakby była, wyglądałaby pewnie trochę lepiej, bo na biodrach tak przez to się średnio układa. Też u mnie, jak ja mam na biodrach spódnicę, to mnie trochę poszerza. Długość super, bo nie jest za krótka, jest krótką spódniczką, ale ta długość, widzicie, wszystko nam zakrywa i nic nam tak łatwo nie wyskoczy. Tu też mamy krój zakładkowy, jak widzicie. Bardzo ładne to plisowanie z przodu. Ogólnie ta spódnica, tak jak Wam mówiłam, bardzo mi się podoba, bo można ją wystylizować na różne sposoby, natomiast jest na mnie odrobinę za duża. I ja czuję, że ona jest troszkę za duża, bo mi się tutaj zsuwa. Co ją podciągnę, to za chwilę ją mam na dole, a tutaj już jej nie można... Nie można jej tu wyregulować. Więc chyba bym przymierzyła po prostu L-kę i zobaczyła, czy ten rozmiar mniej nie będzie troszeczkę po prostu lepiej leżał. Natomiast sama spódnica w sobie mi się podoba, podoba mi się jej krój i podoba mi się to, jak wygląda. Dajcie znać, co o niej myślicie. Wiem, że to nie jest spódnica, która będzie się podobać każdemu, bo ona jest trochę taka inna, ale wydaje mi się być całkiem fajna. Byłabym sobą, jakbym czegoś nie kupiła, co ja wiem, że będzie dla mnie straszne i w czym ja pewnie będę wyglądać tragicznie. Ale czasami lubię wpleść takie coś, co dla mnie jest totalnie nie, ale dla Was może będzie fajne. Też umówmy się, każdy ma inne figury, dla jednej figury jest dobre to, dla innej to. Kolory dla jednych będą dobre takie, dla innych siakie i tak dalej, więc no mierzymy. Mogłabym robić tylko pod siebie, ale czasami się staram właśnie zrobić też pod Was. I te spodnie kupiłam trochę pod siebie, trochę pod Was, bo po pierwsze pomyślałam, że to mogą być fajne spodnie na co dzień, nie na co dzień, do domu, po domu. I to są te spodnie, które Wam pokazywałam już w tamtym filmie, że to mogą być fajne spodnie do domu, a po drugie pomyślałam, że w ogóle mogą być to fajne spodnie dla takich dziewczyn, które lubią nosić takie sety właśnie, takie, to nie jest dzianina, jak nazwać ten materiał, powiedzcie mi. Bo jakoś tak nie mogę teraz sobie uświadomić, więc będę wdzięczna, jak mi napiszecie. Myślałam w tamtym filmie, że to są w ogóle dzwony. Bo taki krój, powiem Wam, trochę dzwonowaty, ale później szukałam w ogóle tych spodni na stronie, żeby zobaczyć, czy do nich jest jakiś top na górę. I okazało się, że to są spodnie, które mają prostą nogawkę, chociaż dla mnie ona się trochę rozszerza, no ale dobra, niby mają prostą i właśnie na dole mają cięcie, więc tak ładnie się układają. Są dosyć przyjemne, jeśli chodzi tu o wewnętrzną część. O, ten materiał jest inny, z zewnątrz są dosyć szorstkie. One kosztowały w ogóle 13,99, były przecenione z 60 prawie złoty. Ja też wzięłam sobie rozmiar XL. Tu macie numer referencyjny, jeżeli chcielibyście sobie je znaleźć. Myślę, że to ja będę w tym wyglądać tragicznie. Myślę, że to w ogóle nie jest krój dla mnie. I takie spodnie w ogóle nie są dla mnie. Ale nieważne, przymierzmy, zobaczymy, jak się będą prezentowały na mnie i czy je sobie zostawię właśnie do latania po domu, czy je zwrócę. No zobaczcie, to nie są dzwony trochę?
Mi to przypomina trochę dzwony, chociaż u mnie na sylwetce też po prostu może te dzwony to bardziej przypominać, bo wiadomo, tu mam dużo szerzej, więc nawet jak się ten materiał rozciągnie, no to te dzwony nie mogą zrobić. To nie jest totalnie mój styl. Ja się w tych spodniach czuję fatalnie pogrubiona, poszerzona, no nie. Z boku i z tyłu prezentują się tak te spodnie. Nie jest to totalnie dla mnie, totalnie mój klimat, ja je chyba oddam, bo ja nawet po domu będę się w nich po prostu źle czuła. Pomimo tego, że ten materiał od wewnątrz jest bardziej, tak jak Wam mówiłam, miękki, to one mnie lekko drapią i to też mnie denerwuje. Ja mam bardzo mocno wyczuloną sensorykę i to jest bardzo często problem w takich rzeczach trochę dzianinowych, trochę takich z włóczki, że mnie to bardzo często gryzie. I te spodnie mnie gryzą, słuchajcie, mimo że mam rajstopy pod spodem, więc dla mnie nie. Kolejna rzecz, nie jest z wyprzedaży? Nie. To jest z jakiejś stałej chyba kolekcji i kupiłam, bo po prostu potrzebowałam. Myślałam, że ona jest w ogóle z wyprzedaży, ale ja jej potrzebowałam, więc i tak ją sobie zostawię, jak będzie dobrze leżeć. I jest to zwykła czarna bokserka. Jest trochę w kotach, no to sorry, koty, psy i ich kłaki latają u mnie w domu wszędzie. Niestety taka prawda, więc z rolką się przywitamy i z tą koszulką poznają się panie. Więc na pewno będzie odkłaczanie. Rozmiar L, ona była śmiesznie tania, bo kosztowała 9,99 w cenie regularnej. Bardzo proszę tutaj numer referencyjny. Jeżeli chodzi o skład, to to jest całkiem ciekawe, bo może ja myślę, że to jest bawełna, a to znowu jest poliester. Ale zaraz zobaczymy. 55% bawełna, 10% poliester, 5% elastan. To wydaje się być taka bardzo spoko, podstawowa. Nie jest to jakoś premium, tutaj nie bujajmy, no ale za tą cenę, no to nie będzie jakiś, nie wiem jaki podkoszulek. Natomiast te podkoszulki spokojnie wytrzymują mi 2 lata, 1,5 roku, w zależności oczywiście z jaką systematycznością je noszę, więc przymierzmy. Skoczyłam w dżinsy i czuję się zdecydowanie lepiej w swoich dżinsach, a specjalnie założyłam takie jasne, no bo do kolejnych swetrów, które Wam pokażę i rzeczy, myślę, że te jasne po prostu będą fajniej pasowały, chociaż tam akurat czarne, ciemne też, też będą fajnie wyglądały. A teraz czas na ten t-shirt. Jak widzicie, on... Co ja z tym t-shirtem dzisiaj? Czas na ten top. Ten top, słuchajcie, jest bardzo fajny, ale jest krótki. Szkoda, że nie jest troszkę dłuższy jak ten w paseczki, natomiast ładnie się układa. Fajny, bardzo ładny dekolt. Widzicie? Taki okrągły, ale taki troszeczkę bardziej... Nie, to nie jest kwadrat, to nie jest też taki bardzo okrągły dekolt, takie coś pomiędzy. Też grubsza ramionczka, ładnie taliowana, tyle że troszkę za krótka, ale też ta długość nie jest jeszcze aż tak bardzo krótka, żeby mnie bardzo mocno drażniła. Kolejna koszulka jest koszulką kociary. Właściwie t-shirtem kociary. No, ja jestem kociarą, to wiemy, to nawet nazwa mojego kanału sugeruje, zresztą to ile razy koty się pojawiają w tych wszystkich filmach, to też pokazuje, jak bardzo jestem kociarą, ale żeby nie było, kocham również psy, ja w ogóle kocham wszystkie zwierzęta, naprawdę mam hopla na tym punkcie, kocham zwierzęta, praktycznie wszystkie mam adoptowane, kocham swojego psa i mam jednego psa i 3 koty, więc już mam mniej, miałam też króliczka. Miałam. Nie mówiłam Wam do tej pory o tym na tym kanale, bo nie chciałam, bo jest to dla mnie ciężki temat, ale niestety nasz kicaczek odszedł w wyniku długiej i ciężkiej choroby. Bardzo długo o niego walczyliśmy, bardzo dużo różnych, jakby to powiedzieć, różnych rzeczy próbowaliśmy. Był leczony, już była poprawa. No i nagle okazało się, że odszedł z tego świata, więc króliczka już z nami niestety nie ma. Króliczka widzieliście między innymi na przygotowaniach do wakacji, więc jeszcze wtedy z nami był. Musiałam, słuchajcie, chwilę ochłonąć i wrócić do Was po chwili, bo to jest dla mnie ciężki temat i jeszcze chyba nie przepracowany. No ale mam zwierzęta, mam psy i koty, natomiast powiem Wam szczerze, że zazwyczaj jak ciuchy wybieram to z kotami, nie wiem dlaczego, jakoś tak bardziej do mnie trafiają. No i spójrzcie na ten t-shirt. Czy mi się wydaje, że ja ten t-shirt już kiedyś widziałam? Czy to jest możliwe? Może ktoś z Was kojarzy? Ale jak ja go zobaczyłam, mówię, nie, no proszę Was,
czarny t-shirt z białym kotem, to jestem ja. To jest po prostu mój styl, mój vibe, więc kupiłam go sobie. On też nie był na promocji, ale on kosztował 9,99. Więc to też, słuchajcie, nie była cena duża. Tutaj macie rozmiar L, ja mam rozmiar L. Tutaj macie numer referencyjny, jeżeli macie ochotę, to zachęcam do zamówienia sobie, bo jest piękny, przepiękny. Ja zobaczę w ogóle, czy nie ma innych kolorów, no bo ja kocham takie t-shirty, co ja na to poradzę. Mam to w sobie, że lubię t-shirty z kotami. I jeżeli chodzi o skład tutaj, to jest 100% bawełna, więc składowo też jest bardzo dobry, dobry ten t-shirt i bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że będzie super leżał, więc przymierzmy, zobaczmy, jak prezentuje się z białym kotem na czarnym tle. Czyli regularnie, słuchajcie, jak mam czarne ubrania na sobie, mój biały kot regularnie na mnie oczywiście musi w tym momencie przyjść i się poprzytulać, powycierać, więc mierzymy. To jestem ja, słuchajcie, piękny jest ten t-shirt. Bardzo fajne, no, krótkie, ale szersze rękawki. Troszkę taliowany, widzicie? Troszkę się taliuje. Jest luźny, ale jest fajny, bardzo fajny. Ja sobie oczywiście go pewnie gdzieś tam będę wkładała lekko w spodnie. Przepiękny ten kocurek. No nie wiem dlaczego kocurek, kotek. Bardzo mi się podoba i to jest moja stylizacja wiosna, lato. Mnie tak często można gdzieś spotkać, czyli t-shirt, jeansy i śmigam. Nie zawsze wiadomo jasne, tutaj też będą przepięknie ciemne spodnie wyglądały. Bardzo mi się podoba i co tu dużo mówić, no tutaj dla printu kupiłam ten t-shirt. I tu rzeczywiście to było głównym powodem, że kupiłam. Nie, raczej nie myślałam i nie zastanawiałam się na temat tego, czy on będzie ładnie taliowany, czy on nie będzie taliowany, ale widzę, że nie jest źle skrojony. Pomimo wszystko, jak zadychę, to naprawdę jest ok. A u mnie czasami te t-shirty też wyglądają albo na bardzo, bardzo szerokie i średnio, albo znowu są za obcisłe, a ten jest taki akurat. Właśnie podobają mi się nawet, zobaczcie, te rękawy, bo nie są aż tak krótkie, jak w niektórych t-shirtach z Sinsay. Więc uważam, że jest ok. Bardzo mi się podoba i to jest oczywiście rzecz, którą zostawię. I teraz, kochani, przejdziemy do największych hitów, moim zdaniem, tego całego mierzymy, bo teraz to były takie trochę wyprzedaże, trochę takie tańsze rzeczy, chociaż też niektóre, moim zdaniem, bardzo fajne. To teraz przejdziemy do najnowszej kolekcji Sinsay, która, moim zdaniem, jest trochę już wiosenna, ale jeszcze taka zimowa, bo mam jeszcze swetry, ale już i super płaszcz mam tutaj, zaraz Wam pokażę, bo na ten płaszcz się czaję i chyba to może być płaszcz, który albo sobie zostawię, albo będę czaiła się na wyprzedaży, ale te swetry również, bo są przepiękne, są w moich kolorach i zobaczymy jeszcze, jak będą wyglądały na sylwetce, ale na pierwszy rzut oka bardzo mi się podobają. I pierwszy sweter, spójrzcie na to. Jakie to jest piękne połączenie kolorystyczne. Ja wiem, że jak ktoś nie lubi błękitu, to może dla niego nie, ale ja kocham. I ten piękny niebieski, nawet mocno go kamera nie przekłamuje, on jest odrobinę jeszcze jaśniejszy na żywo niż w podglądzie moim. Bardzo szeroki ten sweter jest, tylko trochę tak to mnie może martwi, bo ja wzięłam co? Rozmiar L? Tak, wzięłam rozmiar L. Ten sweter kosztuje 59,99. Będą swetry, słuchajcie, z jakimś super składem. Spójrzmy prawdzie w oczy, to są swetry za 50-60 zł. Tu będzie pewnie głównie poliamid, akryl, poliester, ale ja mam dużo takich swetrów i nie będę tutaj owijała w bawełnę, że takich rzeczy nie noszę, bo noszę i bardzo często jak mi się podobają takie kolorystycznie, to je po prostu kupuję. Tu macie numer referencyjny tego sweterka, bo już nie wiem, czy Wam pokazałam, czy nie. Jeżeli chodzi o skład, to ja oczywiście Wam podam, bo ja zawsze to robię. Natomiast tak jak mówię, no tu bym się nie spodziewała nie wiadomo czego, bo jednak te swetry, wszystkie, które tu będę mierzyła, to raczej właśnie o 100% poliester. I tak, bardzo mi się podoba jego wzór. Nie wiem, czy mi się podoba do końca forma, bo nie wiem, czy to zobaczycie, bo to jest ciężko zobaczyć, ale on jest bardzo, bardzo prosty. Ma takie pompowate rękawy ze ściągaczem. To mi się akurat podoba, bo to bardzo lubię. Natomiast to jak on jest zrobiony, że w ogóle w talii nie ma lekkiego nawet zejścia, to może tak średnio wyglądać, ale zobaczymy. I on jest w ogóle lekko ażurowy. On nie ma takiego, słuchajcie, o teraz może Wam tak pokażę. On nie ma takiego mocnego splotu. On jest raczej taki
trochę bardziej ażurowy. To też mi się bardzo w nim podoba. Jeżeli chodzi o mechacenie się i jakość tej włóczki, nie będę Was okłamywać, no nie jest to najwyższa jakość włóczki i widać, że on będzie się dosyć mocno mechacił. Ale powiem szczerze, że bardzo mi się podoba i nie wiem, czy teraz, bo ja w Sinsay się już oduczyłam kupować na już, ale bardziej polować na wyprzedaże. Nie wiem, czy na jakiejś przecenie, wyprzedaży, kodzie zniżkowym, weekendowym na ich stronie go sobie nie zamówię. Bo tak, słuchajcie, naprawdę warto na stronie Sinsay sobie sprawdzać rzeczy, które Wam się podobają, bo oni często mają nawet w same weekendy jakieś promocje. To jest gruby oversize. Widzicie? W kadrze się nie zmieszczę, nie? To jest bardzo duży oversize. A coś mi się w nim podoba, wiecie? Pomimo tego, że jest taki duży. Nie wiem, czy bym nie zeszła w M-kę, tak chociaż w sumie. Ta L-ka też ma swój urok. Czy to bardzo mocno komplementuje moją sylwetkę? No spójrzmy prawdzie w oczy, nie. Chociaż tuszuję przez to, że jest taki oversize'owy moje szerokie biodra troszeczkę. Bo jednak, pomimo że paski, wiadomo, w tą stronę poszerzają, no to tak nie do końca wiemy, tak? Gdzie ten, ile tego swetra, ile tych bioder jest. Oczywiście wiecie, wszystko w granicach rozsądku. Ja w ogóle uważam, że należy akceptować się taką, jaką się jest. I wiecie, no to, że ma się szerokie biodra, no to się ma, ale to znaczy, że nie możecie nic założyć, co podkreśli te szerokie biodra? No nie, bo macie zakładać to, co Wam się podoba. A mi ten sweter się podoba. Przymierzyłabym M-kę, żeby po prostu zobaczyć różnicę, ale tak, podobają mi się rękawy, takie wiecie, mega luźne. Kolorystyka, to już Wam mówiłam, bardzo, bardzo mi się podoba. Oczywiście tutaj różowy stanik mocno prześwituje, ale to dlatego, że tak jak Wam mówiłam, on jest, zobaczcie, mocno ażurowy, no więc automatycznie taki mocny kolor będzie się gdzieś tam wybijał. Bardzo podoba mi się jego długość. Słuchajcie, podoba mi się to, że on jest długi, bo ja często te swetry Sinsay odrzucam, dlatego że one kończą się tu. Czyli w najszerszym moim punkcie, a i też już pomijając względy estetyczne, tak, najszerszy, najwęższy punkt i tak dalej, to one po prostu nie są praktyczne, bo ja wolę mieć coś dłuższego, żeby było mi cieplej. Już starość, kochani, im jest się starszym, tym się bardziej na takie rzeczy chyba zwraca uwagę, a przynajmniej ja tak mam, że zaczęłam zwracać uwagę, żeby po prostu było mi super ciepło, ale to moim zdaniem ma potencjał i bardzo mi się podoba. W ogóle to by też fajnie wyglądało do jakichś takich leggingsów. No bo do rajstop to na mnie jest za krótkie, ale jak jesteście niższe, ja mam 1,76 m, więc jestem wysoka, ale jak jesteście niższe, no to to może być nawet sukienka. Kolejny sweter, który Wam pokażę, jest w przepięknym kolorze i to jest znowu sweter, o którym, no ja nie wiem, czy ja się na niego nie skuszę, bo zobaczcie. Ja tak lubię siebie w takich właśnie delikatnych żółciach i tak lubię takie odcienie. No jest przepiękny ten sweter. Znowu on jest jakiś taki, zobaczcie, i szeroki, i prosty. Nie wiem, czy nie będzie trochę za szeroki, ale to zobaczymy. Tu już mamy inny rodzaj kroju, bo tu mamy proste rękawy, zobaczcie. Takie na całej długości proste, bez ściągacza i krótsze zdecydowanie. Wydaje mi się, że takie do połowy tutaj przedramion. Bardzo prosty znowu krój. Też się już widzę lekko mechaci, bardzo ładny materiał, nie wiem, czy to będzie widać, a może, o, widać w kamerze. Widzicie, bo to nie jest taki żółty-żółty, to jest taki melanżowy żółty, trochę bieli, trochę żółci. Nie ma ściągacza na dole, znaczy ma taką imitację, wiecie, inny trochę splot od dołu, natomiast to nie jest ściągacz. Mechaci się, to już też Wam mówiłam, bo to widać, to też znowu nie będzie jakiś super jakościowy po prostu produkt, że wiecie, że wytrzyma Wam nie wiem ile lat, chociaż to też czasami, wiecie, ja mam takie swetry, które o dziwo były w 100% akrylowe i poliestrowe, a ja już je mam nie wiem ile lat, bo się okazało, że tyle wytrzymały, więc to też z tym różnie bywa. Tu mamy 72% akrylu, 25% poliestru, 3% elastanu, więc trochę inny skład, ale też niezbyt cudowny. Ja mam rozmiar L, nie wiem, czy Wam pokazywałam. Metkę 49,99 kosztował ten sweterek. Numer referencyjny, bardzo proszę. I nie przedłużając, mierzymy ten żółciutki. I kolejny, słuchajcie, boski sweterek Sinsay. Jest tak milusi, tak cudowny do skóry. Dla mnie to jest bardzo ważne, bo już Wam nie raz gadałam przy tych swetrach, że mnie coś gryzie. To nic nie gryzie, jest tak milutkie, przyjemne, kolor jest przepiękny i krój też jest fajny. Pomimo tego, że on jest, jak widzicie, już krótszy, jest prosty ten krój, te rękawy też są proste, ja Wam mówiłam na
jakby na początku, jak pokazywałam Wam tą rzecz, że one pewnie będą za krótkie, ale nie są, zobaczcie, u mnie są idealne, więc nie są za krótkie, tak się po prostu wydawało, bo jest obniżony rękaw. Co jeszcze miałam powiedzieć? A, z boku ma rozcięcia, możemy sobie, wiecie, dzięki temu na przykład ten sweterek jakoś tam, każdy jak lubi, wiadomo, to też trzeba umieć. Nie każda rzecz fajnie tak wygląda, ale można sobie coś tam pokombinować, jak lubicie sobie jakoś tam, wiecie, wiązać te sweterki, wpuszczać w spodnie i tak dalej, no to można tutaj pokombinować. Mi się podoba taki wypuszczony i naprawdę mi się bardzo podoba. Leciutko prześwituje ten róż. Bardzo ładnie tu podkreśla biust, mimo tego, że nie ma dekoltu, muszę Wam powiedzieć. Nie poszerza już tak mocno, no bo kończy się jakby wcześniej. Wiadomo, że też ma luźną formę, więc tutaj nie będzie jakoś podkreślał super talii, ale to jest kolejna rzecz, którą ja dodaję do wishlisty, bo to, jaki on jest mięciutki, to jest dla mnie tak bajeczne, tak cudowne, że aż zobaczę, czy on jest w innych kolorach i sobie poklikam. Poklikam, pododaję, bo wydaje mi się, że to będzie coś, co po prostu będzie przeprzyjemne w noszeniu. Jest też cieplutki i moim zdaniem bardzo ładnie wygląda, więc piękny. Bardzo mi się podoba. Piszcie, co o nim myślicie. Zostały jeszcze dwie rzeczy do przymierzenia. Jedna z nich to jeszcze sweter i na koniec zostawimy płaszcz. Mówię Wam, ten płaszcz i kolor tego płaszcza trafia do mnie. Ale zanim sweterek, znowu mamy błękit z bielą. No, co ja Wam poradzę, że ja po prostu kocham ten klimat i taki vibe. Kocham Grecję, kocham biało-niebieski, kocham wodę i... No i dlatego tak mnie przyciągają zawsze takie swetry. I znowu mamy sweter, trochę inne już paski, bo i węższe, i grubsze, i takie trochę bardziej nieregularne. To nie jest taka biel-biel, to jest trochę taki, o, widzicie, taki melanż trochę beżu z bielą. Nie jest to taka śnieżna biel, bardzo ciekawy ten odcień. No i mamy błękit. Znowu taki sam materiał jak poprzednio, czyli taki trochę już mechacący się. Jeżeli chodzi o rękawy, jeszcze inne wykończenie mamy. Mamy dłuższy na pewno rękaw niż w tym żółtym, bardziej prosty i z lekkim rozcięciem na końcu, więc ciekawie, myślę, może to wyglądać. Forma swetra dosyć krótka i szeroka, czyli to, co w Sinsay zazwyczaj jest. Ja zauważyłam, że oni mają bardzo dużo tych swetrów wąskich i szerokich. Jeżeli chodzi o skład, to tu też pewnie bym nie spodziewała się niczego super, bo pewnie albo akryl, albo poliester. Tak, 59 poliester, 30 akryl, 11 poliamid, czyli mieszanka, ale też nie jakaś super. Natomiast sam klimat sweter mi się bardzo podoba i o dziwo wydaje mi się, że ten sweter też nie będzie gryzący. Wiecie, taki jest raczej mięciutki. Oczywiście jeszcze przymierzę i sprawdzę, ja mam rozmiar L, ten sweter kosztował 59,99. Tu macie numer, aj, żebym Wam dobrze pokazała, proszę bardzo. I nie przedłużając, mierzmy, zobaczmy, jak on będzie na mnie wyglądał. I ostatni sweterek. I tu jest jeszcze inny krój i chyba ten krój mi się w sumie najmniej podoba. Bo tak, jest chyba najkrótszy albo podobny do tego żółtego, tylko ten żółty miał rozcięcia z boku, a ten robi taką bombkę, widzicie? No u mnie to mnie jeszcze bardziej poszerza w biodrach, więc pod tym względem mi się nie do końca podoba, natomiast kolorystyka i to, jakie ma rękawy, bardzo mi się podoba, te rękawy takie lekko rozcięte, kolorystyka też boska, natomiast tak jak mówię, widzicie, tutaj to układanie, tak nie do końca, w sensie jakbym miała do wyboru tamte trzy, to wybrałabym albo ten poprzedni biało-niebieski, albo ten żółty, a ten bym sobie darowała, chociaż on też jest bardzo, bardzo ładny. O dziwo też nie gryzie, chociaż ten miał największy potencjał do tego, żeby mnie gryźć. Nie czuję go na skórze, nie drapie mnie, nie gryzie, to jest bardzo ważne. Z boku prezentuje się tak, no jest najkrótszy, zdecydowanie jest najkrótszy. Też widzicie, kończy się w takim miejscu, że wydaje się, że ja mam jakiś taki jeszcze większy brzuszek niż mam. Jeżeli lubicie takie sweterki, macie trochę inny rodzaj sylwetki, albo na przykład właśnie chcecie sobie dodać w biodrach, bo dziewczyny też nieraz chcą sobie dodać w biodrach, albo jesteście niższe i po prostu wiecie, tu wtedy będzie Wam się ładnie okalało i na przykład kończyło tutaj, czyli nie w tym najbardziej nefralgicznym punkcie, no to też będzie świetny. Więc ten sweterek po prostu nie jest dla mnie, ale sam w sobie jest naprawdę ładny i uważam, że za tą cenę
To spoko cena. I ostatnia rzecz, ale moim zdaniem najfajniejsza w tym całym mierzymy, a przynajmniej mi się, mam nadzieję, że ona będzie tak super wyglądała, jak wygląda na wieszaku. Czyli płaszcz. I spójrzcie na ten płaszcz. Jaki on ma piękny kolor. To jest przepiękny, niebieski, bardzo ciężki płaszcz. Wydaje się być porządnie wykonany, bardzo ładne takie czarno-szare guziki, dwurzędowy, z paskiem w talii. Wiecie, ciężko mi jest tu go pokazać, zaraz go założę, to będzie najłatwiej. Mamy kieszenie, mamy tu bardzo ładnie wykończone, o zobaczcie, rękawy z guziczkiem. Mamy tutaj na ramionach takie wykończenia. Mamy z tyłu taką klapę i on jest dosyć długi, naprawdę jest ciężki, ciężko się mi go pokazuje. Wydaje mi się być przepiękny, zobaczymy jak on będzie leżał, jak będzie leżał ładnie, to nie wiem czy ja go sobie nie zostawię albo nie będę polowała właśnie a propos na te sinsejowe promocje online. Jeżeli chodzi o skład, to tutaj też bym się nie spodziewała nie wiadomo czego, bo ten płaszcz nie jest drogi. Zaraz Wam podam cenę, numer referencyjny i zaraz go przymierzymy. No bo wiemy, płaszcze to już trzeba koniecznie przymierzyć, żeby zobaczyć, czy będziemy w nim dobrze wyglądać, czy nie. Płaszcze. 100% poliester i 100% poliester, czyli podszewka poliestrowa i zewnątrz też poliester. Wydaje mi się, że to będzie płaszcz piękny na wiosnę. Widziałam, że w ogóle też w Sinsay ma wyjść taki różowy. Też go chyba dla Was przymierzę, namierzymy, bo ma być też przepiękny. I wydaje mi się, że on będzie boski właśnie na wiosnę. Wzięłam rozmiar L, kosztował 139,99. Więc powiedzmy sobie wprost, jeśli chodzi o płaszcze, to nie jest duża cena. To jest naprawdę niska cena, jeśli chodzi o płaszcz. Tu macie numer referencyjny. W linku oczywiście Wam podlinkuję. I nie przedłużając już, przymierzmy go, bo wiecie, tak to ja sobie będę gadać i gadać i gadać, a tutaj no trzeba przymierzyć ten płaszcz, w ogóle ten kolor. No kolor jest przepiękny. Kolor mi się bardzo podoba. Nie przedłużając, mierzymy, zobaczmy jak prezentuje się ten płaszcz na mnie. I mam na sobie, słuchajcie, ten piękny płaszcz i wydaje mi się, że chyba powinnam wziąć M-kę, a na pewno przymierzyć, bo zobaczcie, jak ja go rozepnę, to on jest taki mega na mnie szeroki i chyba za szeroki i tu też w ramionach przez to, nie wiem czy to będziecie widzieć, o widzicie w rękach i w ramionach tak średnio się układa, a to właśnie wydaje mi się, że przez to, że może jest troszkę za duży, chociaż też bym po prostu przymierzyła M-kę i L-kę i zobaczyła, który lepiej leży. Mi ten płaszcz się bardzo podoba ze względu na długość, ze względu na detale. Próbuję zapiąć ten guzik i pewnie już tam się ze mnie śmiejecie. Nie powiedziałabym, że to jest płaszcz za 100, niecałe 50 zł, tak Wam powiem. Tu mi coś ten guzik wychodzi. Oczywiście trzeba by było go odprasować, no bo wiadomo, on też jest troszkę pogięty teraz. Bardzo podobają mi się te klapy tutaj, bardzo podobają mi się wykończenia na rękawach, na ramionach. Ta dwurzędowość, ja lubię dwurzędowe płaszcze. Mówię, tutaj jest trochę po prostu za szeroki i jak ja go zbiorę paskiem, zaraz Wam pokażę, to on przez to się u mnie bardzo mocno marszczy. No i teraz pytanie, czy po prostu to moja figura nie będzie dostosowana do tego kroju płaszcza, czy po prostu powinnam zejść rozmiar niżej, żeby to lepiej wyglądało. Fajne, głębokie kieszenie. Po tej stronie, o tak Wam pokażę, po tej stronie klapę mamy taką, czyli taka asymetria. Tu mamy klapę, tutaj klapy nie mamy. Też mi się to podoba. Naprawdę uważam, że za tą cenę to jest mega fikuśny i fajny płaszcz i przepiękny kolor. Ten kolor trochę jest zakłamywany w tutaj lustrze, bo on wydaje się bardziej szary, a on jest taki, słuchajcie, szaro-błękitny. O, teraz jest lepiej chyba widoczny, o, po tej części ten kolor. Bardzo mi się podoba, jeszcze go zapinam, nie zapinam, wiążę i pokażę Wam się w związanym. Powiem Wam, że jak go trochę inaczej związałam, to jest spoko, ta L-ka, spoko, bo wcześniej wiązałam w trochę inny sposób i wtedy rzeczywiście on się mocno, tak wiecie, marszczył, a teraz związałam inaczej i on się nie marszczy tak mocno. Jeszcze pokażę Wam z boku, z tyłu, tak jak mogę oczywiście. Teraz jest lepiej. Nie wiem, nie wiem. Powiem Wam szczerze, że muszę się przejść, jak będę zwracać rzeczy do Sinsay, z tego mierzymy, to muszę się przejść, po prostu przymierzyć sobie L-kę, M-kę i zobaczyć, zadecydować, ale ja pewnie sobie któryś z nich zostawię, bo mi się po prostu
ten rodzaj płaszcza bardzo podoba. Już nieważne, czy podkreśla moją sylwetkę, czy nie, po prostu mi się podobają takie płaszcze, więc ja sobie chyba taki w tym sezonie zakupię. No to jest płaszcz już typowo też wiosenny. To od razu Wam mówię, to nie jest zimowy. Teraz to raczej bym go nie nałożyła, bo bym zamarzła, ale wiosna, jesień myślę, że jak najbardziej. I to, kochani, już wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Piszcie koniecznie, które rzeczy Wam się najbardziej podobały. Komentujcie, zostawiajcie serduszka pod filmem, to naprawdę bardzo dużo daje. Zostawiajcie łapki w górze, subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dziękuję za uwagę jeszcze raz. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas. Do zobaczenia, pa, pa.